Idziemy kładąc. Ale ci powiem, Janek, że dzisiaj wysłać SMS-a to jest tak trudno, jak krew. Weź go, łapka. Ile się trzeba namachać? To weź przyjmij telefon. To trzymam telefon. Biorę SMS-a. Setboxa biorę. Czekaj, idę po kapcie. Czekaj, jeszcze muszę pić. Okej. Teraz go wypuścimy, SMS-a. Czekaj. Janek, właśnie... A, musisz go zatankować, tak? Rozumiem. Nie, chcę, właśnie patrz, jest mała karteczka, którą za chwilę zawiniemy w rulonik. Za sobę ten cycuś. Tylko co napisać, powiedz mi we wiadomości. Moją pozycję QTH napisałem, a co dalej? To aż taką dużą kartkę on pociągnie? Zobacz, o jest taka, będzie. Myślę, że udźwignie. No. Moje QTH. Co dalej, Janek, mam ołówek? No. Mów. I teraz jakbym mógł o 90 stopni przekręcić ten telefon. O właśnie. No. Ja by powiedz, co pisać w wiadomości. Nie wiem, weź go tam, pozdrów coś czy coś. Pozdrawiamy. Nie mów głośno, żeby wyszło, że odczytał to, co wiesz. Aha. To co napisałeś. Żebyś tylko ty wiedział. Oprócz mojej pozycji QTH coś jeszcze napisać? Czy tylko wiadomość? Nie wiem, no wiadomość napisz. Aha. Ale ja właśnie nie mam koncepcji. No o. Perła. O, pokaż gołąbka, jak tu siedzi. Widać szyję. Gołąbek jest bardzo spokojny. Nic mu nie grozi. Naprawdę, tylko to jest skrzynce... to się nie dojdzie, gdzie on jest. Rutek, datę dopisz, żeby było wiadomo. A data, godzina, no właśnie, co nic mówicie. Godzina, angielski czas. I adres. 17:15. No adres jest, QTH. 17:15. I datę. Tak jest. Dziś jest 15, tak? 15:04:20. Jest to nowa forma wysyłania wiadomości. Po pandemii koronawirusa. Czekamy na odpowiedź. O, może tak. Numer gołąbka zielony. Numer gołąbka zielony. Dobrze. No tak. Jeszcze zielony. A jeszcze nie napisałem, że ma wszystko dobrze. Dobra. Zabijamy wiadomość. Zabijamy wiadomość. W rulonik. Właśnie nie, ono obrączkę i mu tak kazał za obrączkę zawinąć. Jeszcze mam gumkę, taką recepturkę malutką. Nie wiem, albo ją zastosuję, albo nie, zobaczymy. Olaf, ty będziesz musiał mi pomóc. Założyć gumkę. Założyć gumkę. To ja to sam zrobię, dobra. Ja na płasko zrobię, nie zrobię rulonika, tylko na płasko, żeby tak do nóżki przylepić. No słuchajcie, numer bramki jest ciężki do ogarnięcia. Trzeba wiedzieć, czy na płasko, czy na okrągło. Jest wiadomość. Jest gołąbek. Tak.
Czekaj, wiadomość położymy tu. No zaraz tego skręta przepalisz. Mam gołąbka. O, jest gołąbek. Będzie jutro na obiad. Jest łapka. O, jest wiadomość. O, nie denerwuj się, gołąbeczku. Gołąbeczku. Może tak? Czekaj. No chyba, jak już wiesz, on nogi podtuli pod wlocie, no to... Za duża ta karteczka. Może tak? Nie bój się, nie bój się. Byś jak mu przytrzymał tą łapkę, bo mi ucieknie. Jak on ucieknie, to już wiadomość poleci, pusta. Pustego SMS-a wyślesz. Tak. Pierwszy pusty SMS wysyłany w życiu. O, teraz możesz. Nie chcę mu krzywdy zrobić, wiesz? Może by weszło. To delikatnie. Pęsetkę trzeba by. Kurde, by się przydała, ci powiem. Ale wchodzi. O! Poszło. Z drugiej strony zagnij. Z dwóch stron czy... za obrączkę. Już pokazuję, czekajcie. Chyba będzie dobrze, zobaczcie. Będzie dobrze. Czekajcie, bo mi uciekł. Na obiad. O, chcę lecieć. Wiadomość chce uciekać. Zobaczcie, tak wygląda wiadomość. O, oddalę. Nie. Właśnie bliżej. Bliżej? No, o właśnie. O. Chyba dobrze. I SMS poleci, tak? To ten, to bardziej... Teraz poleci. Czekajcie, ja wstanę. Bardziej, słuchaj, to nie jest SMS, tylko ten. To jest wiadomość tekstowa wysłana. No, analogowo. SMS, czekajcie. Analogowy SMS. Pozdrowienia. Doleć, gołąbku. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Pędź go. Zrobi dwa kółka i on zajdzie swój tor, nie? On byle gdzie leci, ajo. Jak doleci, to dam znać. Jedno kółko. Może to zły ptak? Tak, już leci na tył, na motyka, widzisz? Już poleciał, jedno kółko zrobił. No. Ale pięknie. Ale fajnie. Oj, poleciał trochę na południowy wschód. O, i na zachód, na południe skręcił. Fajnie, na prawo. Poleciał. Idziemy kładąc. Ale ci powiem, Janek, że dzisiaj wysłać SMS-a to jest tak trudno, psia krew. Ile się trzeba namachać? Za chwilę. Za chwilę tu kłada przyprowadzamy. Pozdrawiam wszystkich gorąco. I no. Uwielbiajcie i subskrybujcie kanał Janka. Dobra. Pozdrawiam. No ja też pozdrawiam, także do usłyszenia, do zobaczenia. Musiał mi pomóc założyć gumkę. Się...